Dobry, nazywam się Antoni Olbrywski, znajdujemy się na ekspozycji Zamku Królewskiego i będę dzisiaj mówił na temat szermierki włoskiej. Tematem wystąpienia będzie sztuka czy nauka, szermierka włoska w XV i XVI wieku. Przez termin szermierka rozumieć będziemy przede wszystkim umiejętność posługiwania się bronią białą. Głównie będziemy mieli na myśli różne formy miecza, do czego przejdziemy za chwilę. Natomiast w tej zagwosce, czy to była sztuka, czy nauka, czy może jedno i drugie, poprzez sztukę rozumiemy coś, czego można nauczyć się przez długą praktykę, ale być może wsparte też w jakiś sposób talentem, albo, no, mowa też będzie o czasach średniowiecza, jakąś taką lekką boską interwencją. Natomiast nauka jest to coś takiego obliczalnego, czyli czy przy pomocy różnego rodzaju nauk geometrii i matematyki jesteśmy w stanie tą naszą szermierkę poprawić. Mowa będzie o epoce późnego średniowiecza, co jest nie bez znaczenia, ponieważ są to czasy, kiedy doszło do znacznych przemian technologicznych. Wynalezienie między innymi wielkiego pieca pozwoliło na znaczny rozwój metalurgii, a z tym poszedł rozwój oczywiście uzbrojenia. Powstała zbroja płytowa, która coraz szczelniej okrywała ciało rycerza, coraz trudniej taką zbroję było przebić. Musiały więc powstać nowe rodzaje uzbrojenia zdolne taką, taką, taką zbroję sforsować. Zbroja płytowa umożliwiła też coraz rzadsze korzystanie z tarczy. Tak? I jest to jeden z powodów, dla których miecz mógł stać się większy. Powstał w ten sposób miecz długi, który trzymać można było dwoma rękoma, na, w procesie takiego stopniowego przedłużania się rękojeści i zadawania w ten sposób no po prostu coraz silniejszych ciosów. Miecz rzućmy sobie okiem w ogóle, z czego taki miecz się składa. Mam tutaj akurat przy sobie egzemplarz. Jest to właśnie taki miecz długi z okresu XV wieku. Rękojeść jest już bardzo przedłużona. Tak jak mówiłem, może to służyć do zadawania silniejszego ciosu, trzymając miecz w dwóch rękach. Mogło oczywiście też posłużyć dłuższa rękojeść, dłuższa głownia do sięgania przeciwnika przy walce z konia. Miecz ma głownię, czyli ta największa część metalowa to jest głownia, i głownia składa się z płazu, na którym mamy rowek, zbrocze i dwa ostrza. Ostrze skierowane w stronę przeciwnika to jest ostrze prawdziwe. Natomiast to, które jest z tyłu, skierowane do szermierza. Nazywano ostrzem fałszywym. Obydwa oczywiście są zdolne zadać ranę. Mamy też sztych, tutaj już taki dość wąski, także taki miecz no, dość mocno był już predyscynowany do pchnięć, ale oczywiście jak najbardziej jego zdolności sieczne były ciągle bardzo groźne. Jelec, czyli poprzeczka, która kryła palce szermierza. Oczywiście rękojeść, którą już wspomnieliśmy, tu jest bardzo długa. Głowica zapewniająca przeciwwagę, czyli miecz nie jest jak maczuga, że kiedy nim machniemy mocno, to się nie przewrócimy za nim, tylko głowica daje wyważenie, dzięki czemu można nim władać w sposób bardziej finezyjny. Tu jako ciekawostka są też taszki, czyli takie, taka osłona. Kiedy miecz schowamy do pochwy, te taszki kryją dostęp różnych zjawisk atmosferycznych do pochwy, czyli na przykład deszcz nam nie nakapie i miecz nie zardzewieje. No, miecz jest bronią dość symetryczną i to też ma znaczenie w naszych rozważaniach, ponieważ różni mistrzowie szermierki będą twierdzili, że miecz podlega zasadom geometrii, dlatego zalicza się do nauki geometrii. Miecz chowamy. E Poza przemianami technologicznymi dość istotne były też przemiany taktyczne, jeśli chodzi o taki rozwój walki pieszej, no bo wiemy, że średniowiecze to jest czas dominacji rycerstwa na polu bitwy, natomiast no w średniowieczu późnym, już około XIV wieku jednak ta dominacja zostaje przełamana, w każdym razie w niektórych regionach. Tutaj przykładem mogą być zaprezentowane na ilustracji wojny Szwajcarów z Habsburgami, Szwajcarzy nie dysponowali raczej ciężko zbrojnym rycerstwem, byli góralami, dość ubogimi w owym czasie. No i w obronie przed Habsburgami, którzy no z kolei dysponowali kwiatem ówczesnego rycerstwa, stosowali nietypową taktykę no mianowicie masy piechoty uzbrojone często w broń drzewcową, włócznie, później piki, halabardy, kusze, kiedy już to rycerstwo ugrzęzło w szykach piechoty, można było też ostrzelać z kuszy, czy później z broni palnej. No i ta taktyka okazała się niezwykle skuteczna. Oni dali odpór Habsburgom wielokrotnie. No te wojny toczyły się przez setki lat. I to też niewątpliwie wpłynęło na zainteresowanie ówczesnych mistrzów szermierki no rozwijaniem w ogóle takiej dyscypliny i walki pieszej, czyli już nie tylko walka konna z kopią pod pachą będzie w późnym średniowieczu istotną umiejętnością rycerską, ale także umiejętność walki pieszej. Kolejne, co mogło wpływać na zainteresowanie szermierką, już nie tylko rycerstwa, ale był fakt no z jednej strony troszkę bardziej powszechny niż współcześnie przemocy, że można było gdzieś w ciemnym załuku zostać zaatakowanym i każdego, nawet zwykłego mieszczanina, interesowało posiadanie umiejętności, przy pomocy których można się było obronić, a bardzo często noszenie broni białej było dozwolone, oczywiście pod niektórymi restrykcjami. Ponadto mieszczanie też mogli być powołani do służby wojskowej, mogli bronić murów miejskich w wypadku napaści, ale mogło się też zdarzyć sytuację, że wybierali po prostu karierę wojskową. Tak jak mówiłem, późne średniowiecze to już jest ta epoka, kiedy no, piechota, w każdym razie w Europie Zachodniej, zaczyna grać coraz większą rolę i tutaj jest dla tej piechoty coraz więcej miejsca. Kolejny czynnik rozwoju szermierki w średniowieczu to były sądy Boże. Sąd Boży to jest taka sytuacja, w której sędzia nie wie, jak rozstrzygnąć dany spór, wyczerpał klasyczne środki dowodowe, czyli na przykład nie ma żadnych świadków, albo świadkowie sobie przeczą, nie ma dokumentów, albo obie strony sporu dokumentami się posługują. No i jakby mamy słowo przeciwko słowu. W takim wypadku sędzia mógł zasądzić sąd Boży i jednym z popularniejszych rodzajów sądu bożego był właśnie pojedynek sądowy, czyli właśnie legalna walka na miecze, która miała jakiś spór rozstrzygnąć. Walka taka najczęściej powinna odbywać się zgodnie z takim najbardziej tradycyjnym rytem, bez uzbrojenia ochronnego, starczą i z mieczem w ręku. Także każde cięcie mogło zakończyć się śmiertelnie. Czyli umiejętności szermiercze były kluczowe. No i wszystko to stało na rozumowaniu, że Bóg obserwuje ten pojedynek i nie dopuści do tego, żeby zbrodniarz pojedynek wygrał. Na przygotowanie do takiego sądu Bożego był odpowiedni czas, tak żeby no, nawet jeśli ktoś nie umiał walczyć, to zdążył się przygotować. Pojedynek powinien odbyć się w szrankach i pojedynek powinien odbyć się za dnia, co jest dość istotne. Tutaj na slajdzie mamy takie słoneczko przedstawione. No i to słoneczko to jest z jednej strony fakt, że ten pojedynek się odbywa w dzień, z drugiej strony oczywiście, że to Bóg obserwuje. No to nie ma być jakaś nielegalna walka w ciemnym załuku w nocy, tylko to ma być wszystko pod kontrolą ludzi i Boga. No natomiast oczywiście w trakcie takich pojedynków sądowych Ginęli często ludzie niewinni i to często wychodziło na wiele lat później. W związku z tym no, znaczenie takiego sądu Bożego spadało i już w późnym średniowieczu sąd Boży odchodzi powoli do lamusa, chociaż jeszcze się zdarzają takie przypadki. Natomiast pozostaje ciągle żywa taka wiara, że walka zbrojna może rozstrzygnąć, kto ma rację w wypadku takiej zwłaszcza racji ukrytej albo sytuacji słowo przeciwko słowu. I na tym troszkę zasadzały się pojedynki honorowe, które były taką, można powiedzieć, lekką odmianą Sądu Bożego, ale już nie zawsze musiało chodzić o jakąś bardzo, bardzo ważną sprawę sądową, tylko mogło chodzić o po prostu obrazę czci, albo mogła to być też forma rozrywki, na którą schodziła się gawieć i w ten sposób można było ludzi zabawić. W trakcie takich pojedynków honorowych walczono już raczej w zbrojach, także taki pojedynek był zdecydowanie bardziej bezpieczny niż Sąd Boży. Inne było do niego przygotowanie, o czym sobie zaraz zresztą też powiemy, omawiając traktat Fiorego dei Liberi. I były specyficzne zasady. Na przykład umawiano się, że można zadać kilka ciosów określonym rodzajem broni, na przykład włócznią. Jeśli zadając powiedzmy pięć ciosów włócznią, pojedynek nie znalazł rozstrzygnięcia, no to przechodzono do topora. Jeśli po pięciu ciosach toporem nie rozstrzygnięto walki, przechodzono do miecza. I tak dalej, i tak dalej, aż w końcu może ktoś wygrał, albo mógł pojedynek skończyć się remisem. I takie pojedynki też bardzo wpłynęły właśnie na rozwój sztuki szermierczej. No i przechodzimy do naszego pierwszego mistrza Fiore dei Liberi, który napisał traktat Flos Duellatorum, czyli Kwiaty Bitwy. Nie wiemy do końca, kiedy w ogóle Fiore się urodził. Większość informacji na jego temat czerpiemy z kart jego traktatu, gdzie wspomina, że zgłębiał sztukę szermierki przez około pół wieku, ponieważ mówi to w manuskrypcie napisanym około 1410 roku. Wnioskuje się, że urodził się w połowie XIV wieku, być może około roku 1350, no, ponieważ jako rycerz być może uczył się walki od około 10 roku życia. Powodem, jaki Fiore wymienia dla napisania takiego dzieła, jest to, że człowiek nie jest zdolny zapamiętać nawet czwartą część nauki, czwartą część tej sztuki szermierczej. W związku z tym powinno to być zapisane, żeby móc z tego później korzystać. Także chciał z jednej strony dla, dla potomnych, z drugiej strony dla siebie, być może też dla swoich uczniów, ponieważ wiemy poniekąd, że Fiore wyszkolił też wielu szermierzy. Jednym ze słynniejszych był Galeazzo z Mantui, który brał udział w licznych pojedynkach w szrankach, ale był też żołnierzem, także nie obca mu była walka no, taka prawdziwa na polu bitwy. Kolejne informacje o Fiore y, również są bardzo ciekawe na karcie jego traktatu, mianowicie y, opowiada o tym rozróżnieniu właśnie walki w zbroi w szrankach i walki y, bez zbroi, czyli takiej troszkę w formie sądu bożego. Mówi, że są pojedynki w gniewie, i pojedynki w zabawie, i te w szrankach traktował właśnie jako w zabawie. Mówił, że są dużo bezpieczniejsze, wolałby trzykroć wystartować w walce w szrankach, niż raz bić się bez zbroi na miecze. Natomiast no, niestety przyszło mu kilka razy walczyć w takich sytuacjach. Opowiada, że zazdrośni mistrzowie, których on nie chciał uczyć swojej sztuki, wyzywali go do walki. I aż pięć razy musiał walczyć w samych rękawiczkach i w skórzanej kurtce na ostry miecz, i pięć razy, jak to mówi, z pomocą Boga udało mu się zwyciężyć. I swoje sztuki oczywiście. Y Kolejne informacje o Fiore możemy czerpać ze źródła już troszkę innego, mianowicie dokumentów miasta Udine we Włoszech. Wiemy, że został tam zatrudniony do przeglądu maszyn oblężniczych. To było w trakcie wojen domowych w regionie Friuli, także no to było dość istotne, żeby taki zamek posiadał sprawną całą maszynerię do obrony. Był też tam zatrudniony jako właśnie mistrz miecza, pełnił funkcje dyplomatyczne, zajmował się też no uspokojaniem regionu, czyli no być może w jakichś tam formach walki. Ale też dość istotne jest to, że miał też takie funkcje dyplomatyczne i można uznać go już za takiego człowieka renesansu. No i samo dzieło Fiorego to jest manuskrypt, w którym odnajdujemy bardzo dużo wiedzy na temat walki średniowiecznej, właściwie każdego rodzaju, ponieważ to nie jest tylko i wyłącznie podręcznik walki mieczem, chociaż miecz. Jest, można powiedzieć, jednym z takich najistotniejszych, centralnych punktów traktatu. Mamy na kartach poza tym zapasy, tutaj przedstawione na pierwszym obrazku, następnie walkę sztyletem, walkę przy użyciu pałki, walkę długim mieczem, to już wspomniane, walkę przeciwko wielu przeciwnikom i potem już też takie bardziej nietypowe kombinacje, na przykład jak bronić się mieczem przeciwko przeciwnikowi uzbrojonemu w sztylet. Mamy walkę w zbroi przy użyciu miecza, ale mamy też walkę w zbroi przy użyciu młota. Mamy walkę włócznią, mamy walkę na takiej bronie improwizowanej, tutaj akurat na obrazku po lewej stronie na dole. Mamy no, przeciwnik z włócznią atakuje osobę, która jest uzbrojona w dwie pałki, czyli takie sytuacje no, jakiejś naprawdę obrony cywilnej. Walka pieszy przeciwko konny i walka konny i konny, rycerz. Czyli traktat Fiorego zakłada, jak widać, sytuację samoobrony, ale zakłada też takie sytuacje no, z pola bitwy albo z szranków w ciężkim uzbrojeniu ochronnym. Także jest to taka pełna sztuka rycerska. Traktat zawiera też kilka nietypowych powiedzmy, pomysłów. Tutaj mamy po lewej stronie przedstawiony pomysł, żeby z młota Lucerneńskiego Wypadła linka, która obwiąże nogi przeciwnika i w ten sposób utrudni mu poruszanie. Na drugim obrazku mamy z kolei podobny koncept z tym młotem, tylko że z kolei wypada z niego proszek, który no w jakiś sposób sypany w twarz przeciwnika ma utrudnić mu walkę. Także takie nietypowe pomysły również były. No, i przechodzimy teraz już coraz głębiej na karty Traktatu Fiorego. Mamy taką słynną ilustrację określaną jako siedem mieczy od tych tutaj mieczy narysowanych na, na postaci szermierza, które symbolizują kierunki natarcia, ale my najpierw zwróćmy uwagę na symbole, które są dookoła tej postaci, czyli różne zwierzęta. Pierwszy na samej górze jest ryś. I ryś w tym wypadku symbolizuje ostrożność. On do tego ma w rękach taką miarkę, czyli jakiś rozdzielacz, który wykorzystuje do tego, żeby no, od, odmierzać miarę dystans, czas, szermierz ma być ostrożny i wszystko ma obliczyć. Tak jak ryś, który no, szykując się do ataku, no, przecież nie rzuci się od razu na przeciwnika, tylko najpierw będzie się czaił. Kolejna figura to lew. Tutaj mamy go po prawej stronie. Lew do tego trzyma w ręku serce, więc jest to symbol odwagi. Szermierz nie może być strachliwy, no kiedy już stajemy do walki o swoje życie, musimy to zrobić z pełnym przekonaniem. Na samym dole jest słoń, czyli jest to taka nasza mocna podstawa i jest to siła. Też troszkę taka odwaga, niewzruszoność, ale również siła fizyczna. No ten słoń ewidentnie widać, że jest bardzo mocny. No poza tym, że jest słoniem, to ma jeszcze wieżę na swoim grzbiecie. E jeszcze stoi na bardzo mocnej podstawie. E I ostatnia figura, której się przyjrzymy, to jest. No właśnie, tu są pewne problemy. Co to jest? E najprawdopodobniej jest to tygrys. Natomiast przypomina oczywiście troszkę mysz. Być może dlatego, że fiorę tygrysa nie widział. Być może jest to po prostu jakaś heraldyczna wizja tygrysa. Jest też taka teoria, że zwierzę opisane jako tigr na kartach traktatu to nie jest tygrys, tylko dziki pies. Ale wydaje mi się, że ja bym obstawiał przy tym, że jednak ciągle jest to tygrys, on dzierży w rękach strzałę, no jednak tygrys zdecydowanie się z szybkością kojarzy i tutaj właśnie jako celeritas, jako szybkość jest podpisany. Czyli wszystko, co robi szermierz, musi być też wykonane Dynamicznie. Mieliśmy na tych siedmiu mieczach no, kierunki natarć i tutaj już na poszczególnych figurach możemy je przedstawić. Mamy cięcia od góry, takie po skosie idące, to są cięcia fendenti, cięcia płaskie, takie horyzontalne, cięcia sottani, od dołu zadawane cięcia, są to cięcia mezani, a także mamy pchnięcia, czyli punta. Czyli no, miecz jest jak najbardziej bronią sieczno-kolną, i tego typu natarcia możemy nim wykonać. Po kierunkach natarcia Fiore przedstawia różnego rodzaju postawy, i to jest w ogóle bardzo istotne, ponieważ przez bardzo długi czas kolejni mistrzowie szermierki będą no, stosować bardzo podobny schemat: czyli najpierw będą przedstawiali postawy, w jakich szermierz może się znaleźć, a dopiero później jakieś sekwencje technik, które mogą z tego wynikać. Te postawy to nie są tylko i wyłącznie pozycje, w których szermierz może stanąć, to będą też pozycje, przez które on może w jakiś sposób przejść, na przykład zadając cios, co sobie obejrzymy na przykładach poszczególnych działań. Także tutaj, przy wypadku Fiorego, pokażemy ich sobie troszkę więcej, no mając w pamięci, że on jest takim powiedzmy wzorcowym dziełem. Już w kolejnych traktatach nie będziemy aż tak szczegółowo się temu przyglądali. Mamy pozycję kodalonga, jest to pozycja do walki mieczem w jednej ręce. Widzimy nawet na tej ilustracji, że miecz ma rękojeść długą, czyli predestynowaną do walki dwoma rękoma, co nie znaczy, że jedną ręką zawalczyć im nie można. Do tego właśnie została stworzona pozycja kodalonga. Posta di donna, czyli pozycja z mieczem za plecami do bardzo silnego uderzenia. Tutta porta di ferro, pozycja pełnej żelaznej bramy. Mezaporta porta di ferro, pozycja środkowej żelaznej bramy. Różnią się od tego od siebie tym, że w pełnej żelaznej bramie mamy lewą nogę z przodu, w środkowej żelaznej bramie mamy prawą nogę z przodu. Posta longa, pozycja z rękoma wyciągniętymi i posta breve, kiedy ręce są blisko przy ciele. Dente de Cingaro, czyli pozycja kiełdzika, dosłownie, podobna do żelaznej bramy, ale jednak różni się troszkę ułożeniem rąk bikorno, czyli pozycja dwóch rogów, też charakteryzująca się takim nietypowym chwytem miecza, gdzie lewa ręka spoczywa na głowicy w troszkę takim odwrotnym chwycie. Mamy też postawę, której nazwa nie jest podana, ale jest opisane, że służy do rzutu mieczem. Także no nawet taki pomysł Fiore przedstawił. I tutaj ta druga pozycja to z kolei jest półmiecz, czyli taka pozycja, w której łapiemy miecz lewą ręką przy, w połowie głowni, żeby móc zadawać bardziej precyzyjne uderzenia sztychem. Istotne są takie terminy określające postawy jak stabile, instabile i pulsativa. Stabile oznaczają pozycje, w których można bezpiecznie i długo stać. Czyli no one są stabilne dosłownie, na przykład właśnie taka żelazna brama. Mamy ręce nisko, także się nie zmęczą. Te ręce są blisko ciała, więc są schowane, nie, nie otrzymamy żadnego przypadkowego obrażenia. Możemy w takiej pozycji stać, czekać na działania przeciwnika. Instabile to są z kolei postawy, w których no, nie powinniśmy długo pozostawać. Tutaj powinniśmy być ostrożni, to są sytuacje, przez które przechodzimy na chwilę. Na przykład posta longa, kiedy zadam cios, mam ręce wyprostowane, no jestem w tej pozycji przez chwilę, ale nie powinienem długo tych rąk tak trzymać. Podobnie tutaj mamy postawę finestra, czyli postawa okna. Ta na środku to też jest pozycja, która może na przykład służyć jako zasłona przed ciosem, ale no ręce są wyeksponowane, lepiej w niej długo nie pozostawać. I pulsativa charakteryzuje postawy, które są szczególnie silne czyli takie, które będą przełamywać uderzenia przeciwnika, przełamywać jego zasłonę. No i tutaj postać Donna z tym mieczem na ramieniu, służąca do szczególnie mocnych uderzeń, właśnie jest przykładem takiej pozycji pulsativa. Jeśli chodzi o pracę nóg, Fiore posługuje się terminami takimi jak akresere. Akresere oznacza sytuację, w której kiedy stoimy w naszej pozycji szermierczej Odległość między nogami zwiększa się, czyli jeśli na przykład ruszę prawą nogę do przodu, ale lewa zostanie w miejscu, to jest akreserę. Ale jeśli dostawię lewą nogę do prawej nogi, wykonuję wówczas ruch nazywany jako dekreserę, czyli zmniejszanie się odległości między nogami. Pasare i tornare to są z kolei kroki przestawne, czyli tak jakbym po prostu sobie poszedł normalnie do przodu zwykłym krokiem, to jest pasare do tyłu tornare, no i volta też takie koncepcje ruchów obrotowych. Volta może być stabile i to są takie obrotowe ruchy stóp w miejscu, na przykład kiedy zwracam się od jednego przeciwnika do drugiego, no muszę wykonać skręt stóp, to jest volta stabile. Meza volta to jest sytuacja, kiedy poruszam się na osi jednej nogi, troszkę jak taki cyrkiel i tu ta volta, kiedy obie nogi odrywają się w takim obrotowym ruchu od ziemi, już takim można powiedzieć niemalże tanecznym. Kolejna rzecz, która w traktacie Fiorego sugeruje nam, pomaga nam go zrozumieć i sugeruje, kto powinien daną sekwencję wygrać, to jest koncepcja mistrzów i studentów. Mianowicie najpierw fiorę przedstawia jakąś postawę i ta postawa to jest właśnie najczęściej no jakiś taki mistrz, tak jak na obrazku numer jeden i on ma na sobie koronę. Następnie ten mistrz, ta postawa zostaje pokonany przez innego mistrza, czyli obrazek numer dwa, no, w jaki sposób ta pozycja zostaje przełamana. Obrazek numer trzy pokazuje studenta i student nie ma korony, tak jak wcześniej mistrzowie, natomiast ma na nodze albo na ręce opaskę i ci studenci prezentują jakieś warianty techniki mistrza. Ale może się też zdarzyć, że mistrza pokona kontrmistrz. Czyli obrazek numer 4, czyli mamy i koronę, i opaskę, i to jest no powiedzmy taka kontra na czyjeś działanie, ale może również obrazek numer 5 wystąpić sytuacja, w której jest kontra na kontrę, czyli taki kontr-kontr i tutaj na tym obrazku numer 5 też widzimy postać w koronie i w opasce, natomiast on się nie odróżnia od tego zwykłego kontrmistrza wizualnie. Musimy to już z kontekstu, czytając traktat, zrozumieć, że to jest kontra na kontrę na kontrę na przykład. Natomiast takie sytuacje zdarzają się dość rzadko u Fiorego. Jego działania charakteryzują się takim pragmatyzmem, krótkością ruchu. To mają być zrobione rzeczy szybko i skutecznie. Koda longa, o której wspominałem na początku, znaczy już kilka slajdów wcześniej, to jest pozycja, która otwiera już działania długiego miecza w traktacie Fiorego już po przedstawieniu ciosów i postaw. I tu już mamy poszczególne sekwencje technik, które następują. No Kodalonga, tak jak mówiłem, służy do walki jedną ręką i tu są pokazane przykładowe działania, jakie możemy zrobić. No możemy wykonać obrazek numer 2 pchnięcie na twarz przeciwnika, być może po jakimś odbiciu czy zasłonie. Możemy pchnąć w takiej pozycji półmiecza, jak widzimy na obrazku numer 3 w brzuch. Są też dostępne różnego rodzaju przechwyty, tak jak na obrazku numer 4 i 5, gdzie łapiemy za rękę albo za rękojeść miecza, i na obrazku numer 6 widzimy. Jakąś technikę polegającą na obaleniu. largo to są techniki mieczem wykonywane na dystansie, czyli jeśli jesteśmy no, dość daleko od przeciwnika, na taką odległość, gdzie miecze mogą się stykać, ale nie jesteśmy w stanie sięgnąć przeciwnika ręką. Fiore to określa jako largo, czyli właśnie takie gry na dalekim dystansie. I tutaj bardzo istotna jest koncepcja Fiorego skrzyżowanych mieczy. Czyli te miecze, kiedy krzyżują się, to dopiero z tego wychodzą jakieś konkretne techniki. Nie znaczy to, że Fiore uważał, że zawsze walka musi odbywać się na skrzyżowanych mieczach. Przy opisach postaw on opisuje różne ich możliwości. Na przykład posta didonna przełamuje natarcia i może przeciwnika od razu porazić i pokonać. Także może nawet nie dojść do tych skrzyżowanych mieczy. Natomiast Giocco Largo opisuje już sytuację jeśli. Doszło do skrzyżowania mieczy, czyli może przeciwnik okazał się tak dobry, zasłonił się, czy doszło po prostu do jakiejś formy przygotowania, w której obaj szermierze zdecydowali się najpierw te miecze skrzyżować dla własnego bezpieczeństwa. No i mamy przykładowo z pozycji numer jeden, kiedy miecze są skrzyżowane przy samych końcach, możemy zadać pchnięcie w gardło, czyli tak jak na rysunku numer dwa, a jeśli miecze są skrzyżowane bliżej środka. Tak jak na obrazku numer 3 możemy zadać cięcie na rękę. Tu jeszcze kilka innych pomysłów z tego joko largo, oczywiście nie będę wszystkich szczegółowo przedstawiał, ale jest możliwość chwytu za miecz przeciwnika i zadania mu ciosu. Numer 2 jest przedstawiona technika colpo di vilano, czyli dosłownie tłumaczy się to jak uderzenie wieśniaka, czyli kiedy przeciwnik zadaje nam bardzo silne uderzenie, ale nie kontroluje własnej siły, możemy Pozwolić, możemy to sparować i pozwolić mieczowi ześlizgnąć się po naszej głowni i w ten sposób oddać mu tą jego siłę. Numer 3 to jest technika romperi di punta, czyli uziemienie sztychu. Uderzamy w broń przeciwnika, tak, żeby ona uderzyła o ziemię. Następnie, tak jak na obrazku numer 4 możemy na nią nadepnąć. Pięć to jest punta falsa, czyli takie no fałszywe pchnięcie, kiedy pokazujemy pchnięcie, cięcie z jednej strony, ale wykańczamy tak naprawdę pchnięcie z innej. I numer 6 to jest jeszcze jakaś taka jedna kontra na tą puntę false. Tutaj taka jeszcze mała dygresja, że no przedstawiam przede wszystkim rysunki w traktacie Fiorego, natomiast traktat to jest też bardzo dużo tekstu. Także warto pamiętać, że no te interpretacje nie polegają tylko i wyłącznie na tym, że oglądamy rysunki i co się da z tego zrobić. Tam jest dość dokładny opis i to jest też bardzo unikalne dla traktatu Fiorego. Dla traktatów w tej epoce, w wieku, wczesnym epoce wieku XV. Także warto pamiętać, że tam jest i dużo opisu, i ilustracji. No i gioco stretto, czyli techniki walki w zwarciu, czyli kiedy te miecze są skrzyżowane naprawdę blisko. Możemy chwycić przeciwnika za rękojeść, możemy uderzyć go głowicą w twarz, możemy opleść go mieczem i spróbować w ten sposób, no, w jakiś sposób zrobić krojenie, czy możemy odepchnąć jego ręce. I też szukać trafienia. Tutaj kolejne na przykład, technika numer 2 polega na opleceniu rąk przeciwnika, żeby zrobić tak, obronić się przed tym można poprzez technikę numer 3, czyli takie wykręcenie rąk przez dźwignię. Jeśli przeciwnik mimo wszystko wstaje, bo jest bardzo silny, to tak jak na technice numer 4 możemy no, położyć umieć na gardle. Czy numer 5 i numer 6 to z kolei bardzo efektowna technika tordespada, która polega na takim opleceniu rąk przeciwnika i takim ruchu rękojeści i głowicy własnego miecza, żeby one stworzyły jakby hak, przy pomocy którego dosłownie pozbawiamy przeciwnika miecza. No, i takie dwa cytaty zdecydowałem się przedstawić, żebyśmy no zerknęli chociaż do tego tekstu, co u Fiorego jest, ponieważ on jest napisany takim bardzo specyficznym językiem. Można powiedzieć nawet, że Fiore stosuje swojego rodzaju średniowieczny trasztok, w którym jakby no wyzywa swoich przeciwników. No warto pamiętać, że poza tym, że Fiore powiedział, że napisał ten traktat, żeby ta wiedza nie przepadła, żeby ją łatwiej było zapamiętać. No to jednak to był też traktat dla patrona, dla bogatego księcia, więc Fiore w ten sposób no, reklamował się i, na przykład, prezentując pozycję technik walki sztyletem, przedstawia jednego mistrza, który mówi: Zdecydowałem, że moje umiejętności symbolizować będą złamane ręce, które trzymam, i nie skłamię, kiedy powiem, że złamałem w życiu wiele rąk, i ktokolwiek postanowi stanąć przeciwko mej sztuce, może być pewien, że będę gotów wykorzystać ją przeciwko niemu. I kolejny cytat z tej kiedy Postawa Kodalonga konfrontuje się z wieloma przeciwnikami. Jesteście tchórzami i niewiele wiecie o tej sztuce. Za waszymi słowami nie idą czyny. Wyzywam was, podejdźcie jeden po drugim, jeśli się odważycie. I nawet jeśli będzie was setka, zniszczę was przy pomocy tej potężnej postawy, która jest tak dobra i tak silna. To warto zwrócić uwagę w, kontek w kontekście naszych rozważań, że Fiore głównie posługuje się terminem sztuka. Kolejny mistrz, o którym sobie powiemy, to Filip Podardi. Nie poświęcimy mu aż tyle czasu co Fioremu, ponieważ nie zostawił po sobie traktatu szermierczego, natomiast wiemy, że prowadził no, przez pół wieku szkołę szermierki. Filip Podardi wywodził się z Bolonii, co myślę, że będzie dość istotne. No, Bolonia jest miastem, gdzie powstał przecież pierwszy uniwersytet. Także takim miastem z bardzo mocnym backgroundem naukowym. Tutaj mamy też ilustrację średniowiecznej Bolonii z wyróżniającymi się strzelistymi wieżami. To też wydaje mi się dość ważne, kiedy mówimy o Szermierce i w ogóle przemocy w czasach średniowiecza. No te wieże budowane były przez miejscową arystokrację oczywiście były symbolem statusu. Natomiast no one też mogły pełnić jakieś funkcje militarne. Taka wieża wznosząca się ponad wszystkie inne budynki mogła zapewnić obserwacje, albo nawet no w wypadku jakichś walk ulicznych, do których dochodziło dość często, jakąś przewagę militarną być może możliwość ostrzału. Także no to są rzeczy, które też wpływają na to zainteresowanie zwykłych ludzi technikami walki. O Filippo Dardim wiemy no nie z jego traktatu, natomiast wiemy z korespondencji, którą wymieniał z Radą Miasta Bolonii. Mianowicie Rada zaproponowała mu etat na uniwersytecie, na katedrze astrologii i obiecano mu płacić 200 lirów rocznie. Zaraz sobie przejdziemy do tego, ile to może być 200 lirów. Natomiast w zamian za to Rada chciała, żeby Wadi obniżył ceny w swojej szkole szermierki. No, i tutaj mamy taką tabelkę z artykułu, którego źródło podałem poniżej, że cena, jaką Dardi chciał brać za kurs miecza wielkiego, tutaj 200 handed no miecz oburęczny, wynosiła 23 liry, natomiast rada chciała, żeby on obniżył tę cenę do 8 lirów, czyli taka bardzo duża obniżka. No miecz z puklerzem Dardi brał 7 lirów, rada chciała, żeby brał 3. Za walkę sztyletem brał 12, Rada chciałaby, by brał 5 i tak dalej. No ale w zamian miał otrzymać to stypendium. Dardy argumentował, że tak niskie ceny spowodują nadmierną frekwencję w jego szkole i że 20 uczniów jest to optymalna liczba, żeby no szkoła była opłacalna finansowo, ale żeby nie ucierpiało na tym nauczanie. No ponieważ zbyt wielu po prostu mistrz nie będzie w stanie dobrze nauczyć i że no chciałby te ceny utrzymać na troszkę wyższym poziomie. Zaproponował również radzie miasta, że mógłby jeszcze do tego dostać posadę na katedrze geometrii, także no chciał ugrać zdecydowanie więcej w tych, w tych negocjacjach. Do, tutaj mamy, ile powinien trwać taki, taki kurs. Yy, na przykład, miecz wielki obejmował yy, część teoretyczna 2,5 miesiąca, część praktyczna też 2,5 miesiąca, łącznie 5 miesięcy i to jest najdłużej ze wszystkich broni. Miecz z puklerzem, półtora no, miesiąca teoria, półtora miesiąca praktyka, czyli łącznie 3 miesiące, sztylet i kolejne bronie już po miesiącu teorii i praktyki. No i negocjacje skończyły się na tym, że przyznano Dardiemu katedrę, posadę na katedrze astrologii, przyznano mu posadę na katedrze geometrii. Dardi zresztą argumentował, że szermierka geometrii podlega i właśnie no, że on będzie w stanie udowodnić, że zna się na geometrii w związku z tym. Natomiast obniżono mu stypendium do 150 lirów rocznie, ale utrzymano troszkę wyższe ceny na zajęcia, które ukształtowały się na poziomie takim jak tutaj, czyli 10 lirów za zajęcia Miecza Wielkiego. No w stosunku do pierwotnych 23, obniżka jest znaczna, ale jest troszkę więcej niż Rada chciała na początku. No ta Rada, być może zależało jej tak bardzo na tych, tej obniżce cen zajęć, dlatego że tak jak mówiłem, no czasy były niespokojne istotne było, żeby mieszkańcy umieli posługiwać się bronią. Także tutaj prawdopodobnie nie chodzi tylko o taką po prostu zapewnienia taniej rekreacji mieszkańcom miasta, tylko o jakiejś realnej umiejętności bojowej. Także to są takie ostateczne jakby ustalenia. Filip Dardi jako wykładowca astrologii i geometrii miał zarabiać 150 lirów. Plus do tego miał wpływy ze szkoły szermierki. Jako przykład notariusz zarabiał około 5 lirów miesięcznie w tym okresie, pracownik fizyczny około pół lira, dyplomata natomiast, który no dużo jeździł, miał sprawy międzynarodowe, taki wysokiego szczebla, aż 500 lirów. No i badacze, przedstawiłem przy okazji pokazywania tabelki źródło, także można sobie tam zerknąć, ci badacze ustalili, że jak na ówczesne czasy artykuł jest z 2016 roku, to 150 lirów to jest około 22,5 tysiąca euro. Także 10 lirów, jaki Dardi brał za kurs Miecza Długiego, to było około 1500 euro. Przypominam, to był kurs pięciomiesięczny, także dość długo. Badacze tam się nawet pokusili o wyliczenie, że w związku z tym, jeśli Dardi zalecał trening dwugodzinny każdego dnia, z wyłączeniem niedzieli, wychodziło tam około 5,5 lira za godzinę zajęć. 5,5 euro za godzinę zajęć, oczywiście nie lira. Kolejny mistrz, nad którym się pochylimy, to Filip Powadi, mistrz z Pizy. Wiemy też, że zajmował się matematyką, także był już ściśle związany ze środowiskiem naukowym. Napisał traktat nazywający się De Arte Gladiatoria Dimicandi, czyli dosłownie, no, można powiedzieć, o sztuce szermierki. Traktat ten jest bardzo mocno wzorowany na traktacie Fiorego de Liberi, na pewno Wadi ten traktat znał, zaraz jak zobaczymy obrazki to, to będzie widać czarno na białym, natomiast jest tam troszkę różnic. Dość obszerny jest wstęp teoretyczny, który Wadi w swoim traktacie zawiera, można powiedzieć, że nawet dłuższy niż u Fiorego, ponieważ u Fiorego Wiele podstawowych działań nie jest w ogóle wyjaśnionych. On ewidentnie tak jak mówi zapisał ten traktat po to, żeby go, żeby ta, tą wiedzę zapamiętać, ale nie do końca, żeby nauczyć kogoś. Dlatego wiele rzeczy musimy się domyślać. WaDI z kolei znacznie więcej opisał we wstępie takich prawideł szermierczych. Tutaj no chciałem jako takie ciekawostki oczywiście całego traktatu nie damy rady przeczytać, ale kilka jego takich rozważań. Traktat jest też napisany wierszem w bardzo poetyckiej formie i z ładnymi ilustracjami. Posłuchaj i pojmij moje rozumowanie. Ty, który jesteś nowy w tej dziedzinie, i ty, który jesteś ekspertem, chcę, byś był pewien, że jest to zarówno sztuka, jak i nauka oraz inny ustęp. Jak muzyka przyozdabia i spaja sztukę dźwięku i słów. I wraz z nauką czyni je doskonałymi, tak geometria i muzyka łączą swoje naukowe zalety w szermierce, aby przyozdobić świetlistą gwiazdę Marsa. Tak, że takim naprawdę bardzo kwiecistym językiem Wady się posługuje, do tego porównuje szermierkę nie tylko do geometrii i innych nauk ścisłych, ale też do muzyki. Między innymi przykładem jest tutaj termin mezotempo, jakim wady się posługuje, czyli są to działania najprawdopodobniej wykonane no, w trakcie działania przeciwnika, czyli no to mezotempo, takie tempo środkowe można powiedzieć. Być może chodzi mu też o specyficzny rodzaj dźwigni, takiego krótkiego cięcia. No tutaj niestety niektórych rzeczy możemy się domyślić, ale no to porównanie do muzyki jest taką bardzo unikalną cechą Wadiego. To, co nawiązuje do traktatu Fiorego, to jest no przedstawienie szermierza wraz z symbolizującymi go różnymi figurami. Natomiast Wadi rozwija tę koncepcję, tych figur jest znacznie więcej. Na samej górze mamy no jakąś miarę, taki rozdzielacz służący do wykonywania pomiarów i to jest podobnie jak u Fiorego, ten ryś z cyrklem, czy tam jakąś innym innym przyrządem mierniczym. Oznaczenie, że szermierz ma tą miarę odmierzać, ma mierzyć tempo, czas, odległość. Kolejne przy barkach szermierza są przedstawione zwierzęta. I tutaj mamy po lewej stronie, no, jeśli patrząc z perspektywy tego szermierza, mamy barana. I chodzi o to, że szermierz ma być gotowy na zderzenie, tak jak, tak jak baran, no, który atakuje tymi swoimi rogami. No to zderzenie, chodzi o zderzenie mieczy, oczywiście, czyli na przykład skrzyżowanie mieczy, tak jak widzieliśmy u Fiorego. Bardzo ciekawym porównaniem posłużył się Wadi przedstawiając Niedźwiedzia przy kolejnym barku, ponieważ opisuje, że Niedźwiedź kręci się w górę, w dół, na boki, we wszystkie strony i że Twoje ramię ma być jak Niedźwiedź. Brzmi to absurdalnie z perspektywy naszych czasów, no bo w jaki sposób skojarzyć Niedźwiedzia z ruchem obrotowym? Być może chodzi o to, że. W średniowieczu bardzo popularni byli taka, taka specyficzna grupa cyrkowców nazywanych niedźwiednicy. Były to osoby, które podróżowały z oswojonymi niedźwiedziami i prezentowały te niedźwiedzie różne sztuczki, Między innymi taniec. Bardzo dużo było takiego różnego właśnie tańca, obrotów. Być może dlatego właśnie dla Wadiego niedźwiedź kojarzy się z tymi obrotami. Kolejne figury to smok, czy jakiś taki wąż, no i tutaj to nasze prawe ramię ma być właśnie no takie dynamiczne, kąśliwe, takie no dla przeciwnika bardzo nieprzyjemne, agresywne. Z kolei lewe ramię, no tutaj niestety słabo widać, ale no to w traktacie też zostało tak bardzo mało figurą przedstawione, ale po prawej stronie widzimy psa gończego. Tak? On mówi, że to drugie ramię ma być jak, jak pies gończy, ono ma być cierpliwe, ale też gotowe, żeby ruszyć w każdej chwili. A z kolei na środku jest serce, ale to jest takie oko serca, że oko serca ma być czujne, czyli szermierz ma być cały czas skupiony. Poniżej, już na wysokości kolan, mamy klucze. Z jednej strony Wadi mówi, że nogi są kluczem, bo otwierają się i zamykają. Więc są w jakiś sposób kluczowe. Być może chodzi o no, prostowanie i uginanie kolan i jakoś w ogóle pozycję nóg, że ona jest bardzo ważna. Natomiast te klucze wyglądają tak dość charakterystycznie, przypominając dość mocno klucze św. Piotra. Być może jest to też jakieś nawiązanie do patrona Wadiego. Patronem był Guidobaldo Montefeltro, taki bardzo znany włoski żołnierz którego z kolei ojcem był Federico Montefeltro, który był no chyba jeszcze bardziej znanym żołnierzem, bardzo lubianym zresztą przez swoich, przez swoich żołnierzy, bo brał udział w walkach razem z nimi, nawet stracił oko w takich walkach, dlatego zawsze w, na obrazach jest przedstawiany z profilu. No i oto byli książęta Urbino. Tak? I Urbino ma właśnie te klucze świętego Piotra w swoim herbie. Także być może tutaj Wadi nawiązuje również do, do tych swoich patronów. Przy jednej ze stóp mamy słońce, i jest powiedziane tutaj już taka w sumie bliska nam od Fiorego koncepcja, że no słońce obraca się i ta stopa również powinna się obracać to jest stopa prawa czyli te wolty, jak były u Fiorego. Stopa lewa z kolei ma być silna, mocno wbita w ziemię, tak jak twierdza. No, i cała postać szermierza stoi na kole młyńskim. Jest powiedziane, że gdy poczujesz, że któraś z Twoich nóg jest w niebezpieczeństwie, tak jakby zakręć nimi, tak jak kołem młyńskim. Czyli no, szermierz prawdopodobnie o to chodzi, nie ma być statyczny, on ma się poruszać dynamicznie, no i coś jest takiego z tym ruchem kołowym, obrotowym. Vadiego znamy też z takich, takiego medalionu wybitego dla niego. Ponieważ widzimy tutaj po prawej figurę szermierza bardzo podobną do, do tego, co przed chwilą omówiliśmy, właściwie te same symbole są tutaj przedstawione. Nie widać tego pewnie bardzo dobrze, natomiast zarówno przy barkach, jeśli uważnie się przyjrzeć, jest ten baran i niedźwiedź, jest to słońce, twierdza klucze, także wszystko to, co Wadi przedstawił. Natomiast przy jego profilu jest opisane, napisane po łacinie ale tłumacząc to, że Filip Powadi, przewyższa chirona. czyli jest to taki medal, można powiedzieć, no, taka moneta promocyjna Filipa Powadiego. No, przewyższa Hirona, czyli chirona tego antycznego centaura, nauczyciela wielu herosów, m.in. Heraklesa. Być może Filip Powady w ten sposób mówi, że no nauczy tak jak Chiron Heraklesa nauczył, albo nawet lepiej. Także prezentuje w ten sposób swoje kompetencje. Tutaj mamy podobną koncepcję jak u Fiorego przy tych siedmiu mieczach. Kierunki natarcia różnych mieczy to właściwie niewiele się zmieniło. Są cięcia fendente, troszkę inne są nazwy. Cięcia od dołu to są cięcia rota, cięcia horyzontalne to są cięcia volante. No, i mamy już taki traktat właściwy Vadiego, czyli wszystkie te figury i, i pozycje, jakie z traktatu Fiorego też znamy. Są pewne różnice, na przykład jest postawa sokoła przedstawiona, której u Fiorego nie ma, natomiast koncepcja jest dość podobna. No są figury, postaci, mają korony nawet. Natomiast te korony są niekonsekwentnie wykorzystane, nie do końca chyba służą tak, jak mistrzowie służyli ufiorego do pokazania, kto daną technikę wygrywa, tylko raczej pełnią taką funkcję artystyczną. No i to, co zwraca uwagę, to są bardzo krótkie opisy. Bo tak mamy to, co ufiorego, czyli tutaj mamy walkę mieczem, mamy walkę mieczem w zbroi, walkę młotem, walkę włócznią, nawet te pozycje i ilustracje są podobne. Mamy walkę sztyletem, czy mamy walkę sztyletem przeciwko mieczowi? Wszystko to w traktacie Fiorego było, ale jako opis mamy na przykład tutaj po prawej stronie początek techniki ze sztyletem, koniec techniki ze sztyletem. Czyli no, w porównaniu do tych bloków tekstu, jakie były u Fiorego, to jest bardzo, bardzo lakoniczne. No, możemy się domyślać, że ten traktat pełnił funkcję troszkę bardziej taką reprezentacyjną. On jest bardzo pięknie wydany miał być podarkiem pewnie dla księcia. Być może też, żeby zapamiętać te techniki, ale raczej niewiele chciał tutaj Wadi z tych technik zdradzić. Chociaż wstęp teoretyczny u Wadiego jest bardzo obszerny. Przechodzimy do kolejnego mistrza. Achille Marozzo, Też mistrza wywodzącego się z Bolonii, podobnie jak Filip Podardi, jednego z takich głównych w ogóle postaci tak zwanej szkoły bolońskiej. Czyli no Bolonia. Z tej szermierki była szczególnie znana, było tam wielu mistrzów, no tak dużo, że aż narodził się taki nurt szkoły bolońskiej, takich powiedzmy działań nawiązujących troszkę mistrzów do siebie. Achille Marocco napisał traktat Opera nowa, czyli no takie dzieło nowe i tutaj mamy, no data pierwszego wydania to jest 1536 rok, natomiast są podane kolejne wydania, ponieważ to jest traktat, który był już drukowany. Traktat Fiorego czy Vadiego to są manuskrypty. Opera nowa była drukowana i, jak widzimy, no do XVII wieku cały czas cieszyła się niesłabnością, niesłabnącą popularnością. Także traktat był bardzo popularny. On jest też olbrzymi, zawiera w sobie właściwie no całą zebraną wiedzę szermierczą ówczesnego okresu na wszystkie możliwe bronie, co zaraz przedstawimy. Achille Marozzo był uczniem mistrza Guido Antonio di Luca, o którym mówiło się, że spod jego ręki wyszło więcej szermierzy niż z brzucha konia trojańskiego. Także no naprawdę ta Bolonia była taką stolicą ówczesnej szermierki. I to te, ci mistrzowie aż byli zrzeszeni w taką gildię, mieli swoje stowarzyszenie. Trzeba było mistrzowi złożyć przysięgę, że będzie mu się wiernie uczyło, że nie zdragi się sekretów jego nauczania. I teraz traktat jest bardzo obszerny, natomiast tak jak mówiłem, nie będziemy go szczegółowo omawiać, to są ciągle rzeczy troszkę nawiązujące do tego kanonu, który wytyczył fiorę, czyli przedstawienie różnego rodzaju postaw, później działań na różne rodzaje broni. Zwróćmy tylko uwagę, jak obszerne jest to dzieło, jak dużo różnych rodzajów broni mamy. Na przykład walka mieczem ze sztyletem, walka samym sztyletem, czy tu po prawej stronie walka sztyletem i z peleryną w drugiej ręce, walka mieczem z peleryną w drugiej ręce, walka dwoma mieczami, walka mieczem i puklerzem, czyli małą tarczą, walka samym mieczem, bez niczego w drugiej ręce, walka mieczem i rotellą, czyli taką większą tarczą, walka mieczem i targą, czyli taką tarczą o charakterystycznym kształcie, no walka mieczem i jeszcze większą tarczą. Walka mieczem i tarczą przeciwko broni drzewcowej, walka wojownika pieszego przeciwko konnemu, walka wielkim mieczem, walka włócznią i tarczą, walka partyzaną, czyli innym rodzajem broni drzewcowej, walka piką, walka halabardą, czy techniki walki wręcz przeciwko sztyletowi. Więc naprawdę, oczywiście opisów też jest tam bardzo dużo, są bardzo obszerne, są to bardzo długie sekwencje działań. Ustaw się w jednej pozycji. Bardzo często te pozycje nawiązują też do działań Fiorego, na przykład jest pozycja Kodalonga, ale on w Achille Marocco rozwija tę koncepcję. Już tych pozycji Kodalonga jest kilka: Kodalonga stretta, Kodalonga alta. Ustaw się w pozycji, zaatakuj. Jeśli przeciwnik zareaguje, zrób to, jeśli zareaguje inaczej, zrób tamto. Więc te sekwencje są już bardzo, bardzo długie. I jak widzimy, Marocco przewidywał najróżniejsze rodzaje walki. Czyli mamy takie rodzaje walki cywilnej, kiedy mieliśmy przedstawionych no właśnie szermierzy na przykład ze sztyletem i z peleryną. Możemy sobie wyobrazić, że no, jeśli nas ktoś napadnie w ciemnym załuku, to niewiele więcej będziemy mieli przy sobie. Ale są też sytuacje no takiej walki już wojennej, na przykład no walka piką. To nie jest przecież, nie nosi się piki na co dzień. To jest sytuacja, no kiedy ktoś naprawdę taką pikę dostał, musiał się bronić przed kawalerią, czy walczyć w szyku. Także obejmuje to wszystko i walkę cywilną, i walkę taką wojenną. Kilka ciekawostek również marotco zawiera, jeśli chodzi o takie porady dla mistrzów. Mówi oczywiście, że no, uczeń musi złożyć przysięgę swojemu mistrzowi, że mistrz powinien nauczać tak, żeby inni mistrzowie tego nie widzieli, czyli nie zdradzać swoich sekretów. Mówi też taką ciekawostkę, że dobry uczeń to taki, który dobrze płaci, także człowiek bardzo pragmatyczny. Opisuje też, jak powinien pojedynek zostać przeprowadzony. No i przechodzimy sobie do ostatniej postaci naszego wystąpienia, czyli Kamilny Agrippa. Szermierz, właśnie, no, czy na pewno szermierz, zaraz sobie powiemy, który napisał traktat o. Nauce Szermierki z dialogiem filozoficznym, tak dokładnie się jego, jego dzieło nazywa. Agrippa, w przeciwieństwie do Marocco, nie należał do żadnego stowarzyszenia Szermierczego, można powiedzieć, że był troszkę takim samoukiem. Był architektem i inżynierem, czyli człowiekiem zajmującym się nauką. Natomiast, mimo wszystko, udało mu się Szermierkę zrewolucjonizować, tak że właściwie każdy kolejny mistrz czuł się zobowiązany, w jakiś sposób do agrippy nawiązać. Nawet jeśli się z nim nie zgodzić, to chociaż przedstawić jakąś inną koncepcję, do tego agrippy nawiązując. Zwróćmy uwagę, że mówimy już troszkę o innych czasach niż w epoce fiorego. Mamy już tutaj wiek XVI i to taką połowę. Epoka się troszkę zmieniła, broń się troszkę zmieniła. Podstawową bronią cywilną będzie teraz tak zwana espada Ropera. Espada to jest termin, który powstał w Hiszpanii już pod koniec wieku XV i oznacza dosłownie miecz do stroju, czyli to nie był inny rodzaj broni jakoś specjalnie, tylko to był miecz noszony do ubrania, tak żeby się dobrze prezentował, ale żeby można go było też wykorzystać bojowo, czyli nie chodzi o taki wielki miecz wojenny, który gdzieś tam nam się przy nogach te lepiej nam przeszkadza, tylko coś takiego wygodnego. No, właśnie z racji na tą wygodę prawdopodobnie miał troszkę mniejsze rozmiary, głownia mogła być troszkę cieńsza, ponieważ on też nie służył do celów stricte wojennych. Można go było wykorzystać, oczywiście, w różnych sytuacjach, ale raczej do takiej sytuacji, kiedy ktoś nas zaczepi, albo wyzwie na pojedynek, albo, albo napadnie. Tutaj mamy przedstawioną na ilustracji no, takie różne przykładowe formy tego espada ropera, czyli rapiera. Charakteryzuje się no, już większą liczbą różnych osłon dłoni. Tutaj ta ilustracja, taka rysowana, którą widzimy, pokazuje taki bardzo wczesny miecz typu espada ropera, właśnie przedstawiany u Agrippy, gdzie jest taki pierścień do przełożenia palca. Taki pierścień umożliwiał wygodniejszy chwyt, ale z drugiej strony troszkę ten palec też krył przed trafieniem, ponieważ no takie pojedynki już odbywały się głównie bez zbroi, no to zaczęły wykształcać się różnego rodzaju obłęki, które tę tą rękę miały chronić. I tak powstały już bardziej finezyjne formy rapierów. No i też zwróćmy uwagę, że czasy się zmieniły i formy, w jakieś się pojedynkowano również. Połowa wieku XVI to już są czasy, no, kiedy zdecydowanie sądy może odchodzą do Lamusa. No chociaż w Polsce no, z początku XVI wieku jeszcze pochodzi źródło nazywane ceduła na Sąd Boży, kiedy dwóch szlachciców umówiło się na taki Sąd Boży i król się na to zgodził, to jednak to już nie są czasy, kiedy to jest popularny sposób pojedynkowania się. Pojedynki niejako zastąpiły te walki rodów i wróżdy, które toczyły się na ulicach miast i z pewnością no, powodowały niemały bałagan. Państwo w wieku XVI no już tak stopniowo centralizuje się, władza uzyskuje większe prerogatywy, takie wróżdy zaczynają być ukrócane. Natomiast, no, właśnie międzyrodowe mogą być regulowane jeszcze przez pojedynki. i Istniał taki oficjalny obyczaj, że jeśli chcemy kogoś wyzwać na pojedynek, powinniśmy wysłać mu taką zapowiedź, nazywaną kartello. I on może na to w jakiś sposób odpowiedzieć, i wtedy umawiamy się na poszczególny, poszczególne miejsce, gdzieś poza miastem, w jakieś takie miejsce ustronne. Świadkami mógł być tylko jakiś sędzia, sekundanci, także to miało być wyrugowane poza, poza publiczne sfery. Ważne jest też to, że pozywający miał wybór, miał możliwość zadania w pojedynku pierwszego natarcia. Czyli to dawało mu ogromną przewagę, natomiast ten, który odpowiadał na pozew, miał możliwość wyboru broni. No i tak jak było powiedziane, takie walki toczyły się już najczęściej przy użyciu tej broni cywilnej, właśnie tego espada ropera, takiego odchudzonego miecza, który później stał się rapierem. Można się było oczywiście umówić też, że jest peleryna albo sztylet. Natomiast nie są to walki w zbrojach. No niektórzy mistrzowie, jeszcze na przykład Pedro Monte, no oni bardzo narzekali, że pojedynki jednak powinny odbywać się w zbroi, ponieważ to lepiej stymuluje walkę, jaką, z jaką spotka się żołnierz. Ale no Pedro Monte nie do końca rozumiał, że tutaj nie do końca o żołnierską walkę chodzi. To były walki honorowe. Czyli kiedy czyjaś cześć była obrażona, kiedy ktoś komuś zarzucił kłamstwo, znowu ta prawda ukryta, którą pomagał Sąd Boży rozstrzygnąć. Tutaj właśnie taki pojedynek honorowy miał też taką sprawę uregulować. No i podejście do szermierki Camillo Agripy jest skrajnie naukowe. Tak jak mówiłem, on był przecież inżynierem z wykształcenia. Na karcie jego traktatu możemy znaleźć na przykład taką ciekawą ilustrację, która pokazuje zależność między wyprostem ramienia, a kątem ugięcia kolana, a zasięgiem natarcia szermierza. Czyli im bardziej wyprostuję rękę i im bardziej ugnę kolano, tym dalej sięgnę swoją bronią. Wydaje się oczywiste, ale to przecież Agrippa jest tym, który tego pierwszy dowiódł, ponieważ dla Agrippy istotne jest nie tylko pokazać dane działania, ale też udowodnić je naukowo żebyśmy po prostu wszyscy uwierzyli, że jego system jest oparty na twardych podstawach. Kolejna koncepcja, którą przedstawia, to jest porównanie w pewien sposób szermierza do kuli. I tutaj z jednej strony no, opisuje, że jeśli zaatakować kulę bronią, to ta kula będzie się toczyła. Nie możemy jej mocno uderzyć, no bo ona po prostu odtoczy się. I że szermierz ma troszkę jak ta kula się poruszać, czyli właśnie no, zaatakowany ma odsunąć środek ciężkości, ma być cały czas w ruchu, przyjmować różnego rodzaju formy, tak jak tutaj pokazany szermierz, nawet niekiedy takie trudne fizycznie do przyjęcia. To też częściowo się wpisuje w, w to, że no, mówiąc o Agrippie, mamy już przecież epokę renesansu, już taką bardzo głęboką we Włoszech, w koncepcji na przykład człowieka witruwiańskiego, wpisanego w okrąg, w, w koło, jakby jako taką figurę idealną i idealne kształty i symetrie. Ale też chodzi o ten sposób poruszania, właśnie taki, powiedzmy, troszkę kulisty. Tu mamy tego szermierza pokazanego, a tutaj ta sama figura, ale no już pokazana w akcji. Tak? Co tu się wydarzyło? Jeden szermierz pchnął, drugi, jak ta kula, jakby no odtoczył się, uchylił i zadał własne śmiertelne pchnięcie. Agrippa interesował się też optyką. Udowadniał na przykład, że chociaż mamy dwoje oczu, to one i tak podążają za jednym punktem, co będzie dość istotne, kiedy walczymy szermierczo. Z kolei, przy takim obrazku z gałęzią, Agrippa opisuje tak motywująco, że do wszystkich tych skomplikowanych figur geometrycznych, które przedstawił w swoim traktacie, wystarczy tak naprawdę taka gałąź. Żeby odmierzyć odległości i kąty, i tak jak mówi, że no, tak samo człowiek nie musi być doskonały, żeby zgłębić sztukę szermierki, że no, może to robić, wykorzystując po prostu swoje ciało, takie, jakie zostało mu dane. Agrippa zerwał z tą koncepcją robienia mnóstwa różnych postaw i ograniczył się do czterech podstawowych. Oczywiście z tych czterech wychodziły później, Różne warianty, ale to są ciągle warianty tych czterech głównych. I ponumerował je po prostu literkami ABCD. Czyli nie mamy kodalonga, donna, tylko mamy w liczbie kilkunastu, jak u tylko mamy A, B, C, D. Co jest bardzo istotne, te pozycje, pozycja numer A. On opisuje, no jest pierwsza, tak? niekiedy mówi po prostu pierwsza, druga, trzecia i czwarta, albo ABCD. Ona jest pierwsza, bo w, takiej, po, w takim położeniu będziemy mieć rękę, kiedy wyjmiemy broń z pochwy, czyli kiedy jej dobędziemy. I to jest pozycja numer jeden. Jeśli chcemy, możemy zmienić ją na pozycję numer dwa, numer trzy albo numer cztery. I te położenia ręki to jest coś, co do dzisiaj się wykorzystuje w szermierce. Z tych numeracji położeń ręki... Wychodzą też nazwy zasłon. Także no niewątpliwie gigantyczny wpływ Agripy na tą sztukę szermierki. I tutaj jako taka ciekawostka, no chociaż jedna sekwencja z tego traktatu. Tu jest przedstawione kilku szermierzy, ale no to nie znaczy, że to jest walka grupowa, to są po prostu poszczególne sekwencje. I tutaj u Agripy znowu jest to tak naukowo podane, sekwencja FH przeciwko CCG, czyli mamy. E, Szermierza, który porusza się, i on ma literkę F i H. I mamy szermierza, który wykonuje ruchy z tych postaw, zanumerowanych jako literki CCG. Dosłownie przeczytam, jak to jest opisane. Jeśli ktoś stoi w pozycji C i przejdzie do, Jeśli ktoś, kto stoi w pozycji C, przejdzie do pozycji F, żeby zaatakować przeciwnika, który również stoi w F. Ale używa więcej siły, może związać jego broń od zewnątrz. W ten sposób przeciwnik, czując własną siłę, wykona pchnięcie w H. W tym momencie osoba używająca mniej siły wykona wyminięcie pod bronią przeciwnika, wykonując pchnięcie w pozycji G. Tak, żeby chociaż pokrótce wytłumaczyć, mamy po lewej stronie pozycję F i mamy pozycję i mamy pozycję C po prawej stronie. I teraz, jeśli stoimy w C. Przechodzimy do F i to jest ten środkowy szermierz na lewo od szermierza C. i w ten sposób prowokujemy przeciwnika, który z tego F swojego przechodzi do H. I kiedy on zadaje pchnięcie, znajduje się w pozycji H, a grippa sugeruje, że my możemy zadać mu pchnięcie przechodząc do pozycji G. Czyli mniej więcej o to w tym wszystkim chodzi, też jest to taki bardzo ciekawy koncept yy, przedstawiający no, kolejność następujących po sobie działań co bardzo ułatwia interpretację, o co właściwie Agrippie chodzi. Agripa to też był oczywiście, traktat Agrippy też był traktatem drukowanym, skierowanym już do bardziej masowego odbiorcy niż traktat Fiorego czy Wadiego, które były manuskryptami, także to też było istotne, żeby mógł to zrozumieć człowiek, no, który nie zjadł zębów na szermiercy. Agrippa jako taki no, powiedzmy szermierczy rewolucjonista, jednocześnie wywodzący się troszkę z nizin, Miał pewne obawy, że jego styl zostanie skrytykowany. Te obawy przedstawiają się no, między m.in. taką jego ilustracją dysputy Agrippy, która jest ta postać po prawej stronie z mieczem przy boku, z różnymi filozofami. Ci filozofowie symbolizują tutaj no, takich, powiedzmy, konserwatystów, którzy no, mogą nie zgadzać się nie tylko z jego podejściem do szermierki, ale w ogóle do nauki. I tutaj ta ilustracja no jednak pokazuje przywagę Agrippy. Agrippa trzyma no, narzędzie pomiarowe w ręce, trzyma rękę na, kul, na kuli na globusie, nogę na globusie, oczywiście przy sobie ma miecz. Tutaj przy, na stole leży astrolabium takie sferyczne, też służące do wyznaczenia współrzędnych. Agrippa w ten sposób pokazuje, że on jakby opanował naukę, teorię i praktykę. Jeszcze ten miecz przy boku przecież. Podczas gdy jego przeciwnicy mają po swojej stronie wyłącznie zakurzone opasłe tomy. To są po prostu ludzie, którzy no, hołdują jakimś dawnym naukom i zasadom, ale wiedza Agrippy i jego, jego podejście jednak tutaj jest górą. No i kończąc, można się zastanowić, czy ta szermierka włoska jest właśnie bardziej sztuką czy nauką. No Jak mogliśmy zobaczyć, ta koncepcja zmienia się z czasem. U Fiorego zdecydowanie częściej, właściwie tylko, pojawia się termin sztuka. Filip Powadi z kolei mówił, że zdecydowanie jest to i sztuka i nauka. Marocco aż tak nie zawracał sobie tym głowy, ale jednak, będąc gdzieś w tym nurcie szermierki XVI-wiecznej, również skłaniał się pewnie ku naukowemu wykorzystaniu szermierki. Jednocześnie pamiętając, że no ta, ta sztuka też jest istotna, czyli ta powtarzalność, ta, to wykonywanie tego. Agrippa z kolei zwrócił się ku całkowicie takiemu naukowemu podejściu. Ale on też przy opisie szermierki jako dyscypliny używa terminu sztuka. Także być może nie ma tutaj jakiegoś takiego sztywnego podziału, nie musimy tego tak koniecznie rozstrzygać, czy to sztuka, czy nauka. Pewnie z biegiem czasu, w epoce renesansu, ten akcent został położony na naukę, ponieważ no taka była tendencja epoki. Natomiast ciągle jako dyscyplina była to sztuka. Dziękuję.